Nie ma co ukrywać, że MSP2 jest jednym z najgłośniejszych tematów w całej społeczności Movistar Planet. I chyba w sumie jedynym tematem. Od momentu, kiedy ta gra pojawiła się w internecie, pojawiły się osoby, które tą grę pokochały oraz te, które tą grę znienawidziły. Powody są naprawdę różne, ale dzisiaj postaram się wam pokazać, że MSP2 jest o wiele lepsze niż to obecne. Ale zanim jeszcze zaczniemy, proszę was o konieczne polubienie tego filmiku oraz napisanie w komentarzu, czy dostaliście dzwoneczek, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Zaczynajmy! Nie ma co ukrywać, że nasze MSP jest pełne lagów. Tyczy się to dosłownie każdej rzeczy w grze. MSP2 to zmienia, ponieważ gra jest o wiele bardziej zoptymalizowana i chodzi o wiele lepiej. I mimo tego, że jest to aktualnie wersja na iPhony, to całe MSP2 chodzi o wiele lepiej niż ta aplikacja MSP zwykła. Ponieważ nie wiem jak wam, ale mi nieraz zdarzyło się tak, że MSP na telefonie mi po prostu się ścięło albo skraszowało. I owszem, w MSP2 też to się zdarza, ale o wiele rzadziej. Zresztą to tylko beta i to jak najbardziej może się zdarzyć. Pozdrawiam i też pozdrawiam. Kolejnym powodem, który sprawia, że MSP2 jest lepsze, to wygląd męskich kont. Nie ma co ukrywać, że męskie konta na MSP wyglądają dość specyficznie, mówiąc inaczej po prostu brzydko. Aby mieć konto męskie na MSP trzeba mieć albo pomysł, albo naprawdę czas, żeby to jakoś wykonać ładnie. Poza tym nie ma co ukrywać, że prowadzenie konta męskiego na MSP zwykłym bez VIP-a jest bardzo uciążliwe i upierdliwe. W MSP2 trudno o VIP-a, ponieważ nie można go kupić w samej grze i większość beta testerów go po prostu nie posiada. Ale mimo to męskie postacie wyglądają o wiele lepiej. Czasami nawet mam wrażenie, że o wiele ładniej niż te damskie. Kolejnym i trzecim plusem nowego MSP jest tworzenie ników ze specjalnymi znakami, wliczając to polski alfabet. Na zwykłym MSP było to dość trudne i nieraz trzeba było stosować różne triki, aby zwykłe niki z kropką ukreskowanym stworzyć, nie mówiąc o jakichś dziwnych innych specjalnych znakach. Teraz mamy to podane jak na tacy i musimy się niczym bawić. A nie ma co ukrywać, że to powinno być na MSP od samego początku. Czwartym argumentem, który wyraźnie stawia nowe MSP ponad tym zwykłym, to cała mechanika gry. Logując się do zwykłej gry, przenoszeni jesteśmy do naszego pulpitu. Ruby Rose, dziękuję za pozdrowienie, pozdrawiam. No i oczywiście mamy tutaj nasz pulpit, nasze opcje, gry, czat, znajomi, zakupy, wszystko co możliwe. Ale prawda jest taka, że możemy grać MSP bez znajomych i nie musimy nic zrobić. A jakby nie patrzeć, odseparowanie się od znajomych na MSP jest troszkę bez sensu, ponieważ gdyby nie oni, to nie byśmy mieli takiego levela, bo potrzebujemy ich pomocy i musimy nawiązywać nowe znajomości. A wszyscy wiemy, jak wyglądają czaty na MSP. O, a jednak ktoś tu jest. Myślałem, że nikogo tu nie będzie. Tymczasem na MSP2 cała mechanika gry się zmienia. Jest ona dość podobna do BSP, ponieważ kiedy logujemy się, jesteśmy przeniesieni do wielkiego świata dla każdego gracza, gdzie są wszyscy i możemy poznawać nowe osoby. A nowe znajomości to nowe osoby, które pomogą nam w levelu na MSP. Do czego was aktualnie zachęcam? Wracając jeszcze do czatu, to ma on jeszcze inne plusy i możliwości. Na przykład przeprowadzenie wydarzeń takich jak na BSP. Bo nie ma co ukrywać, że na BSP wygląda to o wiele ciekawiej niż na MSP. Bądźmy szczerzy, czy lepiej jest siedzieć i szukać jakichś ukrytych elementów i coś klikać cały czas i lajkować? Czy jednak chodzić po całej mapie i szukać ukrytych rzeczy i smaczków? Bo mi się wydaje, że ta druga opcja jest o wiele ciekawsza i lepsza. Ostatnim i szóstym powodem, dlaczego MSP2 jest lepsze, to pokoje, które w nowej wersji gry mają o wiele więcej znaczenia i sensu. Wchodząc do naszego pokoju na MSP zwykłym, tak naprawdę nic się tu nie dzieje. Okej, mamy tutaj zwierzaki, mamy lajkowanie pokoi i to daje nam fame, ale co oprócz tego? Lagi. Tymczasem na MSP2 wygląda to zupełnie inaczej i ciekawiej, ponieważ każdy przedmiot jest interaktywny. Możemy jeść, możemy spać, możemy leżeć, możemy siedzieć przy komputerze. Mimo tego nie mamy samego pokoju, mamy cały dom, który w przyszłości będziemy mogli edytować. Co oczywiście daje więcej sposobów na zabawę oraz na bycie kreatywnym. To już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że film mi się wam spodoba, bo nagrywam go drugi raz, ponieważ poprzednim razem audio mi się popsuło. Jeśli chcecie, mogę wam nagrać kompletnie przeciwny filmik, który pokaże wam, że MSP zwykłe jest lepsze od tego drugiego. Wystarczy, że napiszecie komentarz, że tego chcecie i dacie kciuka w górę. Ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale w środę o 15:15. To było tyle, na razie, pa pa, cześć.